śpiewamy hymn narodowy, który uświetni naszą uroczystość. Do hymnu. Przewodniczącego Związku
Pajkecia. Bardzo serdecznie witam byłą dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30, panią Ilonę Sobol. Równie gorąco pragnę powitać byłą dyrektor gimnazjum nr 3. Do 31 sierpnia tego roku również wicedyrektora zespołu szkół nr 7, obecnie dyrektora gimnazjum nr 1, panią Jolantę Pludra. Ogromnie mi miło, że dzisiejszą uroczystość zaszczycili dyrektorzy szkół i placówek z Dąbrowy Górniczej. Bardzo gorąco witam przedstawicieli Rady Rodziców, panią Annę Elman, przewodniczącą Rady Rodziców, panią Ewę Kuchałę i panią Monikę Waszyńską. I oczywiście witam uczniów, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz nauczycieli, pracowników zespołu szkół nr 7. Panowie parlamentarzyści, panie prezydencie, panie dyrektorze, szanowni państwo, to dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tak ważnym dla miasta, dla szkoły wydarzeniu. Obiekt ten będzie służył przecież nie tylko całej społeczności szkolnej, ale na pewno mieszkańcom osiedla. Całej społeczności życzę dalszego rozwoju i samych sukcesów. Szanowni państwo, pozwólcie, że odczytam słowa, jakie skierował do państwa śląski kurator oświaty, pan Stanisław Faber. Szanowna pani dyrektor, z okazji uroczystości otwarcia państwa placówki po generalnym remoncie pragnę podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w pracę nad tym przedsięwzięciem i kreowanie pozytywnego wizerunku oświaty. Upowszechnienie edukacji jest obszarem niezwykle ważnym dla całego społeczeństwa. Nowy system szkolnictwa sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, przygotowuje ich do życia we współczesnym świecie, pomaga wytyczać cele życiowe i pokazuje możliwości ich osiągania. Uczniom życzę, aby szkoła sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi, przygotowywała do dorosłego życia, pomagała wytyczać cele życiowe i pokazywała możliwości ich osiągania. Nauczycielom i dyrekcji szkoły życzę satysfakcji płynącej z pracy z młodzieżą oraz wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Z wyrazami szacunku Stanisław Faber, śląski kurator oświaty. Życzenia dalszego rozwoju, dalszych sukcesów pragnie państwu również złożyć nieobecny dzisiaj wicekurator Wilczak. Przepraszam. Szanowni państwo, w przyszłym tygodniu będę gościł w tej szkole i wtedy na pewno zobaczę ten obiekt, ponieważ muszę przeprosić państwa, obowiązki wzywają mnie do Katowic i muszę opuścić dzisiejszą uroczystość. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni parlamentarzyści, szanowni państwo, drogi młodzieży. Zawsze, kiedy pierwszy coś nowego, jest radość, świeci słonko, bardzo przyjemna chwila. A to słowo, które się świeci, a jakby sprowokowało mnie do pewnych retrospektywnych sytuacji, kiedy to podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby powstała taka szkoła, żeby połączyć szkoły. A i cieszę się, że nie daliśmy się ponieść emocjom, że myśleliśmy rozsądnie. Bo dzisiaj to, że ta szkoła jest, to jest zasługa pracy Wydziału Oświaty, pani prezydent, pana prezydenta, już potem realizację tej inwestycji. Ogromny wkład pracy dyrektorów tych szkół, które podlegały restrukturyzacji. Myślę, że to ważne, kiedy władze podejmują decyzje rozsądnie. Choć mógłbym porównać te decyzje do tej ściany na szkole. To tak właśnie wyglądało. Ale dzisiaj, tak jak mówię, przychodzi taki moment, kiedy trzeba się cieszyć i szanowni państwo, żeby nie przedłużając i szczególnie to mówić. Cieszę się, moi drodzy, że macie taką szkołę.
przyszłej do dyspozycji, bo ja się bardzo cieszę, że władze mogą się z tego wyprowadzić. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Życzę naprawdę sukcesu. Pasa bez tak, wina wstać, koła to całe są.
Wystąpiło również studio akrobatyczno-taneczne Activo. Są wśród nas także uczniowie odnoszący sukcesy sportowe, nawet na szczeblu ogólnopolskim. Zapraszamy Państwa na pokaz wspinaczkowy i zapaśniczy. Thank you.
Thank you.
przegrał pan Robert Dworniczek. Kim jesteś? Dziwnie wyglądasz. Widziałem, że wysiadłeś z Bekiku. To nasz szkolny model. Przybywam w roku 2195. Ale widzę, że mi nie wierzysz. Mogę to udowodnić. Mój mini komputer personalny wskazuje wszystkie dane podróży. A poza tym, kłamstwa nie funkcjonują jak pan dziś. Wycofano je w 2105 jako niepraktyczne. Dziwne, ale jeśli mówisz prawdę, to dziś uwierzę w sens uczenia się o zjawiskach fizycznych. Mówię prawdę. Nie wiedziałem, że szkoła 21 wieku to nie tylko miejsce nauki, ale także możliwość zdobycia przyjaciół i wraz z nimi rozwijania swoich talentów. Miło tu. Niestety muszę wracać. Kończy się mój limit czasowy. Może to mycie kiedyś odwiedzimy. Mam taką nadzieję. Zatem do zobaczenia. Thank you.
Dziękujemy Państwu. Bardzo mi miło, że Państwo przypomina dzisiejszą uroczystość, która finalizuje trwającą blisko 2 lata modernizację. Nowy wizerunek tego blisko 30-letniego budynku sprawia nam naprawdę ogromną radość. Modernizacja zmieniła bazę dydaktyczną naszej szkoły w nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku. Warunki, w jakich obecnie pracujemy, pozwalają na realizację ambitnych planów, projektów oraz wspierania twórczej aktywności uczniów. Należy jednak pamiętać, że budynek to tylko część szkoły. Zasadniczą jej wagę i jej wartość stanowią uczniowie i nauczyciele. Ich zapał, pozytywna energia, wielkie i małe sukcesy codziennie wypełniają mury tej szkoły. Lepsze warunki edukacyjne dla młodego pokolenia, dla młodych mieszkańców naszego miasta, to przecież inwestycja w przyszłość nas wszystkich. Chcę w tym miejscu zwrócić się do wszystkich tych, bez których zaangażowania ten projekt nie byłby możliwy. W imieniu całej społeczności szkolnej dziękuję serdecznie za realizację tego wspaniałego projektu władzom naszego miasta. Efekty przerosły nasze oczekiwania. Dziękuję firmie wykonawczej, architektowi oraz pracownikom Wydziału Oświaty oraz Inwestycji Miejskich. Szanowni Państwo, dziękuję również instytucjom, dzięki wsparciu których możemy wyposażać ten piękny budynek w nowoczesny sprzęt. Na zakończenie pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zaszczycili nas obecnością na dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i prosimy o zabranie głosu pierwszego zastępcy prezydenta miasta. Dziękuję. Panie pośle, panie senatorze, panie prezydencie, panie przewodniczący, panie dyrektor. Kilka takich słów ode mnie, ponieważ moja rola w dniu dzisiejszym na tej szkole na Słowiańcu się kończy. Wielu było takich, którzy wątpili o to, czy mam się to robi. Ale dzisiaj jest taki czas, że to ja, prowadząc tą inwestycję odpowiedzialną, winienem jest wielu osobom podziękowania. Składam serdeczne podziękowania panu prezydentowi, który mnie podraził, że zatwierdził ten nasz projekt. Na ręce pana przewodniczącego składam podziękowania do Rady Miejskiej, która tak naprawdę zdecydowała o tym, że finansowanie tego projektu było możliwe. Z tym projektem, z budową jest w sposób szczególnie związany, dlatego że ona miała charakter idealnej budowy. Ile problemów było w tym wszystkim, no to tylko wiedzą ci, którzy uczestniczyli. Tylko nigdy nie spotkałem się w żadnej budowie przez prawie 2,5 roku z problemem, który był nie do rozwiązania. Przygotowanie takiej inwestycji wymaga dużo czasu, dużo siły, dużo zaangażowania, które przejawiał Wydział Inwestycji z panem Wojciechem na czele z panem projektantem. Ja bym prosił, żebyście pokazali się Państwo. Na pracy budowy są zawsze najważniejszy wykonawca, od którego tak naprawdę bardzo dużo zależy. I tu w tym przypadku pan Zając, pan Grzegorz byli tymi osobami, które powinniśmy się pokazać, przynajmniej pan Zając. Proszę Państwa, chcę i wszystkim pokazać Państwu, bo naprawdę jest było dla mnie wielkim zaszczytem współpraca. Oczywiście pewien bardzo mocny element wiążący do budowy to są inspektorzy nadzoru. Prosiłbym zobaczyć, ile osób brało udział na
marszałek przygotowań grantów w tej inwestycji z Wojtkiem Mizerskim na czele projektu, żebyśmy Państwo pokazali wszystkim, również tym, bo do inspektorzy na drogę. Proszę Państwa, jedną z największych, najbardziej ważnych wygrała Pani Dyrektor. Dziękuję Pani Dyrektor za te 2,5 roku współpracy. Proszę Państwa, zadać sobie trzeba sprawę z tego, że w tym dużej ilości dzieci, młodzieży w obiekcie przez 2,5 roku w trakcie trwania zajęć lekcyjnych odbywały się roboty remontowe. Zdawać sobie należy z tego sprawę. Pani Dyrektor co dzień była narażona na różne przygody. Byłem któregoś dnia padłem na tę budowę, tak sobie zobaczyć, jak jest myślę, taką sytuację. To przewiązka jest, przewiązką wchodzą, przechodzą przyjąć, jest przerwa. Proszę sobie wyobrazić, że po jednej i po drugiej stronie stoją nauczyciele i pilnują, żeby dzieci i młodzież ma wyznaczony pas, bo taki pas musiał być, bo przechodzimy dzieci przy pracy w budowie. Proszę sobie wyobrazić, jak dużo trzeba wyobrazić energii, zaangażowania, żeby to wszystko przeprowadzić. Na koniec chciałbym podziękować gościom, którzy, a szczególnie tym, którzy ze względu na to, że są ci starsi, nie będą mogli korzystać z tych obiektów, za to, że znosili te trudy tej terenu. No i przede wszystkim rodzicom, którzy musieli mieć więcej ubrania, wszystkich związanych właśnie z tym, że narzędzia pracy budowy toczyły się do wody, były do dzieci. Proszę Państwa, ja się żegnam z tą budową, żegnam się dobrymi wspomnieniami. Mam nadzieję, że Pani Prezydent Michała będzie zadowolona ze mnie tego, co zrobiliśmy. Jeszcze raz będę wszystkiego dobrego dla Pani, dla wszystkich ludzi związanych ze szkołą. Dziękuję. Pamiętam ten dzień, jak mi się wszyscy
jako rodzice, że jest w ogóle szkoła na osiedlu. Czas szybko mija, biegnie bardzo szybko. Miałem wielką przyjemność gościć u Państwa na inauguracji szkolnego i też wspominałem, że szkoła dostała drugie życie i wtedy 30 lat temu mówiliśmy, że mamy nowoczesną szkołę, a teraz możemy mówić, że mamy szkołę na miarę tego XXI wieku, co bardzo wydaje mi się oddała dzisiejsza impreza przez młodzież przygotowana. Takie odczucie. Gratuluję wszystkim, dziękuję wszystkim i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego uczniom i znowu do Państwa. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa życzy sobie jeszcze zabrać głos? Dziękujemy. Zapraszam na ten dzień, myślę, że na pewno mam zabrać głos parlamentarzystów. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo Rady, Panie Dyrektor, Państwo Dyrektorzy Programu Pedagogicznego, bardzo uczniowie. Przede wszystkim chyba należą się Państwu gratulacje. To jest wielki sukces, Panie Prezydencie, że ta szkoła tak dzisiaj wygląda. Tak jak Pan radny. Ja również mogę pozwolić sobie na taką refleksję, która jest związana z tym, że tu do szkoły chodziły moje córki. Już od 11 lat mieszkałem. I często w tym obiekcie bywałem i cieszę się, że będąc tu dziś po tym remoncie, odnajduję ją w takim kształcie, panie dyrektorze. Serdeczne gratulacje. Jak Państwo tutaj zauważyli, pan pierwszy zastępca prezydenta, pan prezydent Zagłuba powiedział, bardzo trudno jest funkcjonować w obiekcie, który prowadzi się normalne zajęcia i do tego tak potężne modernizacje. To również jest sukces państwa, uczniów grona tego pedagogicznego. I serdeczne podziękowanie za to, że na tak dużym osiedlu, przy dużym zwiększeniu prac, dzięki wspaniałej współpracy, powstaje taki efekt i takie dzieło. Tak to chyba można. Serdeczne gratulacje, Panie Dyrektorze. I życzymy, aby ta placówka wspaniale się rozwijała. Żeby mogli z niej korzystać tacy zdolni, jak przed chwilą występujący do uczniów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za pracę. Szanowni Państwo, wszyscy mieszkańcy tego osiedla albo mieli dzieci tej szkoły, albo mają, będą je mieć. Ja jestem też mieszkańcem tego osiedla. Mój syn w 87 roku zaczynał tę edukację. Później przeniósł się do szkoły, gdzie pani dyrektor Kudra, bo w ogóle tu dyrektorką szkoły ustawę do 30. Ale mam wnuka, który mieszka w tym osiedlu i podejrzewam, że będzie do tej szkoły chodził. Także jeszcze raz również serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za wrażenie artystyczne, które dostarczyła nam młodzież i dziękuję Pani Prezydencie za ten piękny obiekt. Dziękuję Pani Dyrektor. Cieszę się, jestem dumny, że tu mieszkam i że mamy tak wspaniały obiekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Dyrektor, Panie Prezydencie, drodzy uczniowie, Szanowni Państwo. Tak wszyscy mówią tutaj o dzieciach, mówił Pan Senator, mówił Pan Radny. Ja też muszę powiedzieć, podzielić się z Państwem pewną refleksją. Otóż od 1 września również moje dzieci zaczynają edukację w tej szkole. Dlatego bardzo się cieszę, że na naszym osiedlu powstała ta piękna placówka, która została wyremontowana. Mam nadzieję, Panie Prezydencie, że w kolejności będziemy remontować następne placówki oświatowe, przedszkola, bo wiem, że taka potrzeba też jest. Natomiast dzisiaj wszystkim gratuluję przede wszystkim Pani Dyrektor, że te 2,5 roku wytrzymała tutaj w chwili, kiedy był remont, bo na pewno pracować wtedy nie było łatwo. Życzę dalszych sukcesów i korzystając jeszcze z okazji, gratuluję wszystkim uczniom tego pięknego występu, bo naprawdę był bardzo ciekawy i myślę, że w tej szkole, w
jeszcze raz wszystkie dobre. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, gminy na wchodzi są zespołu szkół numer 7. Pragnę wyrazić ogromne zadowolenie z faktu, iż nasze dzieci mogą się teraz uczyć i rozwijać w komfortowych warunkach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu modernizacji szkoły, a w szczególności władzom miasta. Szczególnie serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły, pani dyrektor, wicedyrektorom i nauczycielom za to, że w naprawdę trudnych warunkach przy nieustannych pracach remontowych potrafili zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci. I o najbardziej optymalne warunki do nauki w istniejącej sytuacji, a ich zaangażowanie pozwoliło na prawidłową realizację procesu dydaktycznego, czego dowodem są liczne osiągnięcia i sukcesy naszych dzieci. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy i udzielamy głosu uczniom z samorządu szkolnego. Społeczność uczniowska Zespołu Szkół nr 7 w Dobrowie Górniczej ma zaszczyt przyznać szanownej pani dyrektor Ewie Skawickiej tytuł świetnego organizatora za sprawne włączenie generalnego remontu placówki z organizacją edukacji w naszej szkole.
Dziękujemy za udział w naszej uroczystości. Zapraszamy Państwa na uroczystość poświęcenia budynku szkoły, a następnie do zwiedzenia placówki oraz na poczęstunek.